Witam Was serdecznie. Na dzisiejszych zajęciach komputerowych nauczymy się obsługiwać taki program graficzny, który znajduje się w sieci. Klikamy sobie przeglądarkę i tutaj w wyszukiwarce wpisujemy nazwę programu AutoDraw, czyli ja napiszę tutaj od razu w tym programie, żebyście sobie dobrze wpisali u siebie. Piszemy autodraw.com i w tym programie będziemy malować różne ilustracje. I zobaczcie, jakie mamy narzędzia. Mamy tutaj zwykłą kredkę, którą możemy sobie rysować różne linie, różne kształty. Możemy ją poszerzyć, pogrubić, klikając sobie tutaj na ten suwaczek. Możemy zmieniać kolor tych kształtów. Paletę kolorów mamy tutaj przy tym niebieskim kółku. I oczywiście rozwijamy ją, klikając tutaj w te strzałki. Powiększa nam się baza kolorystyczna. Cofiemy sobie tutaj tą strzałką, podobnie jak w programie Paint. Możemy też usunąć, tutaj jest taki kosz na śmieci, więc jeżeli mamy coś narysowanego, klikamy sobie Select, zaznaczamy. I wyrzucamy do kosza, jeżeli tego nie chcemy, albo zwykłym przyciskiem Delete na klawiaturze. Mamy też wypełnienie, mamy też trzy figury, na przykład trójkąt, select, przesuwamy go w dowolne miejsce i na przykład wypełniamy go na kolor żółty. Na kolor żółty. O, proszę bardzo. Ale najważniejsze narzędzie znajduje się tutaj, tylko może zanim do niego przejdę, chcę Wam jeszcze pokazać, jakie formaty tych obrazków możemy tworzyć. Formaty wybieramy tutaj, klikając w te trzy kreseczki, File, i mamy tak albo taki większy prostokąt, albo kwadrat, albo taki wąski prostokąt. Ja sobie wybiorę ten pierwszy. I jeszcze chcę powiedzieć, że możemy też pisać, tutaj jest literka T, klikając tutaj w nią możemy pisać sobie dowolne słowa. Usunę sobie ten napis i chcę Wam teraz zaprezentować to najciekawsze narzędzie właśnie w programie AutoDraw. Jest to ta kredka z tymi gwiazdkami. I tutaj nie musimy być jakimiś wielkimi artystami, aby sobie tworzyć fajne obrazki. Na przykład chcę narysować samochód. Oto rysuję sobie coś, co choć trochę ten samochód będzie przypominało. I tutaj u góry pojawiają mi się propozycje samochodów. I na przykład wybiorę sobie jakiś taki na przykład wóz strażacki i go ustawiam tutaj na karteczce. Mogę na przykład spróbować narysować dom i znów klikam sobie tutaj na to narzędzie. Rysuję niekoniecznie się bardzo starając coś, co trochę przypomina domek. Tutaj znów pojawiają mi się propozycje różnych domków. Można przesunąć sobie suwaczkiem. Tych domków będzie o wiele więcej. Mogą to być jakieś takie budynki bardzo, bardzo różne. Niektóry z nich sobie mogę wybrać i przyciskiem Select ustawić w odpowiednim miejscu na kartce. Mogę też wypełnić ten obrazek. Klikam sobie tutaj na wypełnienie. Wybieram sobie wcześniej kolor i wypełniam go na jakiś kolor, na jaki mi tam odpowiada. Mogę też powiększyć sobie i spróbuję na przykład okna zrobić niebieskie, a pozostałą część budynku na inny kolor. O, proszę, jest to możliwe. I tutaj sobie znów można zmniejszyć zoom na 100%. Teraz mamy zimę. Można spróbować narysować na przykład bałwanka. Więc znowu klikam sobie na narzędzie,
Wystarczy, jak narysuję trzy kółka, to już mi się tutaj pojawiają propozycje śniegowych bałwanków. I wiele, wiele innych rzeczy można właśnie tak sobie spróbować narysować w tym programie. Ja Wam chciałam pokazać już taki mój gotowy, przygotowany troszeczkę wcześniej obrazek. Zobaczcie, to mamy taką jak gdyby wioseczkę, miejscowość, tutaj różne domki sobie powstawiałam, pokolorowałam, czyli wypełniłam kolorem te domki i nie mogę za bardzo wypełnić na jeden kolor na przykład tutaj podłoża, czyli trawy czy nieba, bo wypełni mi, zobaczcie, kliknę tutaj, wypełni mi cały obrazek na niebiesko. Więc aby to zrobić, muszę już ten obrazek zapisać u siebie w komputerze i robię to w ten sposób. Klikam sobie na te trzy kreseczki i wybieram przycisk Download. Obrazek mi się zapisze w komputerze i teraz go tylko wystarczy wskazać, pokaż wszystkie, czyli tam, gdzie się zapisał, pokaż w folderze i otworzyć go za pomocą programu Paint. Czyli klikam prawym przyciskiem myszy i dam otwórz za pomocą i wybieram sobie Painta. Otwórz za pomocą i wskazuję Painta. I tutaj już mam, zobaczcie, obrazek otworzony i pokolorowany, pokolorowane wypełnieniem, tym wiaderkiem takim, którym zawsze wypełniamy. Wypełniłam sobie trawkę, wypełniłam sobie niebo, tylko wcześniej pamiętajcie, aby podomykać wszystkie takie dziury, które się tutaj potworzyły pomiędzy tą przestrzenią, gdzie ma być niebo, a gdzie ma być trawa, żeby właśnie zapełniło się tym kolorem, który nam odpowiada. I już też ten obrazek możemy sobie po prostu zapisać w komputerze i mamy częściowo wykonany właśnie w nowym programie, który tutaj Wam zaprezentowałam, a dokończony już takie właśnie bardziej precyzyjne rzeczy dokończone zostały w programie Paint. Myślę, że będzie to dla Was fajna zabawa. Życzę Wam właśnie przyjemnego popołudnia i pracy z programem.